Siemaneczko wszystkim, jestem Spike i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnimi czasy mam coś takiego, że mi się strasznie nie chce nagrywać gier, głównie ze względu na to, że albo mi się rozjeżdża obraz z dźwiękiem po nagraniu, albo mi gra przycina, albo renderowanie filmu zajmuje bardzo długo i mi się jeszcze laptop przegrzeje w międzyczasie. Więc cóż, tak stwierdziłem, że nie wiedziałem co ponagrywać, więc wychodzę tu z taką inicjatywą, którą zrealizuję, czyli coś w stylu tygodnia z quizami. Postaram się, żeby one były głównie o YouTubie. Tak jak widzicie tutaj, mamy dzisiaj quiz o Brutalu. Brutala oglądam, Brutala szanuję, Brutala lubię, więc no tak mi wypadło, patrzę, znalazłem, o jest. Dobra, ja teraz jeszcze wyjaśnię, na czym polega tydzień z quizami. Dzisiaj będzie tylko jeden film z quizu o tej 16.30, oglądacie to pewnie. I przez następne 7 dni, licząc jakby od jutra dopiero, czyli od soboty do soboty, postaram się, żeby były 2 odcinki z quizów codziennie. Mam nadzieję, że to się wam jakoś przyjmie, że to trochę osób będzie oglądać i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest najbardziej sensowne, tak żeby to jakoś to nagrywać. Jest to proste do nagrania i tak dalej. Okej, dobra, więc nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Ile wiem o Brutalu? To powiadomienie z Facebooka, psik. I zaczynamy od pytania pierwszego. Jak się nazywa? Czyli tu chodzi o jego nazwisko facebookowe, a przynajmniej to, które Divy podaje. To nie wiem w sumie, czy tak serio ma, czy może nie. Tak czy siak, jest to Koiro. Mam nadzieję, że mnie Brutal nie zabije za to, że coś takiego się pojawia i pewnie tu Paws mi na fejsie pisze. Kiedy się urodził? Ta przeróbka. No, kiedy się urodził? Tu nie jestem pewien. On chyba studiuje, z tego co wiem. Więc, no, to tak chyba... Shit. Czyli jednak jest z 92. Nie wiedziałem w sumie, myślałem, że 94. Więc tutaj mój błąd. Widzisz, Brutal, jak cię odmładzam? W jakim mieście mieszka? I to jest chyba Wrocław. Dobrze. Nie wiem czemu, czasami myślę, że Katowice. I tak mi się jakoś myli. Brutal jest chrześcijaninem, agnostykiem czy deistą? Odpowiedź to deista. Mówił o tym w paru vlogach swoich i Q&A'ach i tak dalej. Jeden z kotów Brutala, Maja, jest kotką czy kocurem? To jest ciężkie pytanie, ponieważ ja nawet nie wiedziałem, że on ma kota o imieniu Maja. Wiem, że jest Maciek. Ale jeśli jest Maja, to strzelam, że no chodzi o kotkę. A jednak to było podchwytliwe pytanie, jest to kocur. Super! Dobra, lecimy dalej. Jak wabi się sławniejszy od Brutala biały kot? To jak mówiłem, jest to Maciek. Tak, Gnar, gdyby miał na imię Gnar, to byłoby śmieszne. Dobra, do jakiego teamu w Pokémon GO należy? O Jezu, wydaje mi się, że Beastik. Jedyny prawilny team w Pokémon GO, ale to gra jeszcze w to ktoś w ogóle? No ja tam przestałem w to grać już. Pierwszy film z League of Legends pojawił się na kanale w roku... ciężkie pytanie, ponieważ ja Brutala nie oglądam długo. Lola to już w ogóle tam, może epickie momenty u niego czasem obejrzę. Ale to nie wiem, wydaje mi się, że 2012? Dobrze. Okej, to strzelałem, szczerze powiedziawszy, więc no. Okej. Jedzenie, które wielokrotnie zostało wspomniane na filmach, to Nutella z bananami. Jezu, sam lubię Nutellę z bananami, jest super. Znaczy, rzadko jem, ale polecam. Jaką ma wadę wzroku? No ja nie wiedziałem, że on ma tam wadę wzroku jakoś, ale wydaje mi się, że... Moment. Wydaje mi się, że... -2,25. Czy plus. Ale tak, to było -3,25. Nie, ja szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem, że on ma wadę wzroku, a jak już to nie wiedziałem, że ma dużą. Bo zazwyczaj widzę go bez okularów gdzie coś, ale chyba soczewki ma? Chociaż nie wiem, mogę się mylić. O Jezu, ile wzrostu ma. Mi się wydaje, znaczy to w sumie wszystkie odpowiedzi są wyższe ode mnie. Ale też nie jest super wysoki, więc 190 odpada. Wydaje mi się, że tak ze 181?
No, właśnie. To byłoby zbyt niski, bo on jest tak trochę chyba wyższy ode mnie, tak mi się wydaje, tak stwierdzam po vlogach, tych różnych jakichś relacjach i tak dalej. Czy szanuje swoich widzów i utrzymuje z nimi kontakt? No oczywiście, że... No tak, no. 9 na 12. O, kto posiada tak ogromną wiedzę jak ty. Bardzo często oglądasz filmiki Brutala i bez wątpienia możesz nazwać się jego prawdziwym fanem. Nie lubię, jak ktoś nazywa mnie, że jestem czyimś fanem na YouTubie. Na YouTubie mogę być czyimś widzem, nie fanem. Mogę być czyimś kumplem nawet, jeśli z kimś mam lepszy kontakt. Brutal z pewnością byłby z ciebie dumny. Brutal, jeśli to oglądasz, to mam nadzieję, że będziesz ze mnie dumny. Czy coś. No dobra, no i w sumie to tyle. No, 9 na 12, nie jest to fenomenalny wynik. Tak, nie wiedziałem jak o wadzie wzroku, o Mai oraz data urodzin. Ale resztę to tak się zgadza, no w sumie to były proste pytania. Dobra, więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego quizu. Następny pojawi się jutro, tylko nie wiem jeszcze w której godzinie. Na pewno jeden będzie o 16:30, a drugi nie wiem, może o 15:00, tak wcześniej, żeby było. Zobaczę jeszcze, jak to będzie z czasowo. Na Facebooku możecie zobaczyć, tam będzie gdzieś rozpiska, pewnie już wymyślę, o której godzinie będą się pojawiać te quizy. Jeden 16:30, drugi nie wiem, wcześniej, później zobaczymy, ale będzie tam napisane na pewno. Więc do następnego filmu, do usłyszenia, do jutra, trzymajcie się, no i cześć.